To są dzieci, które potrafią bardzo dobrze teorię, mówiąc o kodeksie ruchu drogowego. Są to dzieci, które każde z nich potrafi udzielić pierwszej pomocy. Więc w tym roku udało nam się około 60 dzieci namówić do tego, żeby się nauczyły i to, jak będzie taka potrzeba, stosowały. One nie mają żadnych oporów, żeby stosować pierwszą pomoc, jeżeli taka sytuacja by zaistniała. Oczywiście umiejętność jazdy rowerem, czyli to, co pozwala na to, żebyśmy jeździli w miarę pewnie, żebyśmy jeździli dokładnie. Dlatego jedną z konkurencji turnieju był tor z przeszkodami. 8 finalistów wyłonionych podczas wcześniejszego półfinału musiało m.in. pokonać rowerem slalom, przejechać porównoważnie czy zatrzymać się przed wyznaczonym obiektem. Wcześniej 10-latkowie z pilskich podstawówek sprawdzili swoją wiedzę o ruchu drogowym, wypełniając test. Młodzi rowerzyści musieli także pokonać wyznaczony odcinek trasy w miasteczku ruchu drogowego zgodnie z panującymi tam przepisami. Dla trójki najlepszych przewidziano nagrody w postaci rowerów oraz puchary.